Dzień dobry, dobry wieczór. Dziś będę mówił sporo o chłodzeniach. Ajo, do dzieła! Core Liquid M360 to jedno z najtańszych 360mm chłodzeń iOS ARGB, zatem na wodotryski nie liczcie. Postawiono w nim na standardową aluminiową chłodnicę o grubości 27mm, która zawiera w sobie filport pozwalający w przyszłości na dolewkę cieczy. Obudowa radiatora jest gładka, a jedynym elementem, który z niej się wyłania, jest logo MSI. Top blokopompki został wzbogacony o pasek LED-owy i niestety tylko o imitację szlifowanego aluminium. Rzecz jasna, cała obudowa jest tworzywa sztucznego. Pod spodem znajdziemy zaokrągloną stopę bloku o szerokości 55,8 mm, która z łatwością pokryje IHS najpopularniejszych procesorów. Jej szlif został wykonany w technice na stożek, a producent nie skorzystał z możliwości jej wypolerowania. Do tego dołóżmy nylonowe węże o długości 37 cm z krośćcami zabezpieczonymi gumowymi osłonami. Nic nowego w tej klasie urządzeń. Wentylatory również określiłbym mianem standardowych. To MSI APA 1225M12 z podwójnym łożyskiem kulkowym sygnałem PWM, który pozwala na ich regulację w zakresie od 500 do 2000 obrotów na minutę. Zestaw 9 mlecznych łopatek jest podświetlany diodami ARGB umiejscowionymi w wirniku wentylatora. O równe 150 zł droższy Core Liquid E360 wprowadza kilka zmian względem wcześniej omawianego modelu. To przede wszystkim inne wentylatory z łożyskiem hydraulicznym o prędkości obrotowej od 600 do 1800 rpm. Obudowa chłodnicy nie jest już gładka, jej malowanie jest wyraźnie chropowate. Do tego dochodzi zupełnie inna blokopompka, jej top jest teraz obracany, co akurat ułatwi montaż chłodzenia i tym samym spasowanie napisu MSI. Główna zmiana dotyczy jednak cold plate'u, który został wysunięty na 3 mm względem pozostałej części obudowy. Doprowadziło to do zagęszczenia konstrukcji mikrokanalików we wnętrzu stopy. Jeżeli miałbym na razie wskazać na jakieś niedogodności, to z pewnością całe te okablowanie, które odnajdziemy przy modelach E i M. Cóż, nie ma tutaj żadnej integracji chociażby czteropinowych PWM-ek. Wszystko jest luzem, w związku z tym no, kabelkologia stosowana no, jest tutaj, że tak powiem, wymagana. Muszę zauważyć, że oprócz standardowych elementów montażowych MSI dorzuca kilka rzeczy ekstra, jak na przykład reduktor obrotów, jak zasilanie pompy pod Molex, czy na przykład przedburzacz do wentylatorów. To są fajne rzeczy, takie dodatkowe, które znajdziemy oczywiście w zestawie z tymi chłodzeniami. Intel Core i9-12900K przy 240W obciążeniu stawia spore wymagania przed IO, szczególnie przy niskich prędkościach obrotowych wentylatorów. Widać to po pierwszym pojedynku, gdzie w Delcie większość chłodzeń osiąga temperaturę rzędu 65 stopni Celsjusza. Górą jest tu dosyć niespodziewanie MSI Core Liquid E360, notujący ciut lepszy wynik od Arctica LF2-420. M360 spisała się w tym teście wyraźnie gorzej, tracąc do Navisa blisko 3 stopnie, a do swojego droższego brata ponad 5. Najważniejszy z testów to ten pokazujący, jak chłodzenia radzą sobie na ustalonym poziomie głośności. Poziom 40 dB troszeczkę ostudził moją głowę w związku z wynikami E360. To dalej wydajne chłodzenie, ale jednak nie spisujące się tak dobrze w kontekście kultury pracy wentylatorów. Zarówno Navis, jak i Freezer wypadły tu nieco lepiej. Maksymalne odkręcenie wentylatorów zbliżyło do siebie wszystkie chłodzenia. Dużo by powiedzieć, że średnio spisująca się dotychczas M360 wyprzedziła Arctica, tylko odbyło się to kosztem hałasu emitowanego z wentylatorów.
Czas na podsumowanie tych chłodzeń, a jest o czym mówić. Zacznę od tego tańszego modelu, czyli M360. Jest to w tym momencie jedno z najtańszych AIO ARGB 360 mm dostępnych na rynku. Kosztuje niecałe 500 zł. No i w tych pieniądzach spisuje się całkiem ok. Jeżeli ktoś nie jest w stanie dołożyć pieniędzy do droższego rozwiązania, jeżeli powiedzmy interesuje go praca chłodzenia na wyższych prędkościach obrotowych, zapewne kupi je do procesora klasy i5 12600K, do jakiegoś Ryzena 5, ewentualnie 7, co najwyżej do 13600K, no to uważam, że jest to wybór ok, no bo tam oczywiście te wyniki byłyby dużo bardziej spłaszczone niż przy 240W modelu i9 12900K i z pewnością ta dopłata do lepszego chłodzenia nie byłaby wskazana pod kątem wydajności. Natomiast muszę zwrócić uwagę na kilka innych elementów, jednak mamy tutaj wentylatory z łożyskiem kulkowym, które przy niższych prędkościach obrotowych dają o sobie znać, ich kultura pracy pozostawia wiele do życzenia. Na plus leci kultura pracy pompki, system montażowy jest łatwy, ale powiedziałbym nie jest tak stabilny, nie jest tak skuteczny jak w przypadku modelu E360, który wymaga nieco więcej skupienia uwagi, ale mimo to lepiej dociska podstawę bloku do procesora, do IHS i9 12900K, czy w ogóle do LGA 1700 z założonymi pod ILM-em podkładkami. Także to tyle, jeśli chodzi o M360, tanie chłodzenie, o budżetowej jakości wykonania, aczkolwiek w tej cenie prezentuje akceptowalną wydajność, chociaż skłaniam się jednak do tego, by dopłacić do lepszych rozwiązań, no bo jednak zaoferują Wam one lepszą kulturę pracy, a i także wydajność. Kwestia E360. Słuchajcie, jest to chłodzenie, które znakomicie wypadło w testach pod kątem temperatur. Przegoniło wielokrotnie czy to Navisa, czy to model Arctica, natomiast w przypadku tego znormalizowanego hałasu na 40 dB, no niestety, ale musiało ulec tym dwóm rozwiązaniom. Z racji tego, że po prostu wentylatory FDB pracowały tak głośno, wydawały z siebie dźwięki o dosyć nieprzyjemnej częstotliwości, które trafiały do naszych uszu i dlatego też oceniam to chłodzenie, uwaga, uwaga, ale nieco niżej niż nawet M360, bo M360 w tej cenie 500 zł znajdzie swoich adoratorów, a w przypadku E360 w kwocie 650 zł będzie z tym ciężko, głównie ze względu na pracę wentylatorów, po których oczekiwałem znacznie więcej, a i kultura pracy pompki stała na niższym poziomie niż w modelu tańszym. Taka ciekawostka, no ale może to być kwestia danego modelu, wiemy, że akurat sample różnią się wydajnością. I tak naprawdę to tyle w tym podsumowaniu. Ciekawe chłodzenia pod kątem osiągów, szczególnie E360, ale jeszcze w stosunku do wentylatorów MSI musi się postarać lepiej, by po prostu to ciekawie pracowało i zapewniło jeszcze lepsze wyniki, bo potencjał jest, szczególnie w konstrukcji E360. Jestem ciekawy, jak to się dalej rozwinie. Pa, pa, mówił Lipton.